Siemka, ja jestem Adacho i wracamy sobie dzisiaj do Dokkana. Jedna osoba, pamiętam, że pisała w komentarzach, kiedy Dokkan, chyba Boniek nazywał się ten widz. A, mam pamięć do widzów, pamiętajcie, ja mam zawsze pamięć do waszych ników, także jak ktoś coś napisze, to długo będzie w mojej głowie. Boniek pisał, kiedy Dokkan? I ja mu napisałem, 23 lutego. I potem on napisał kolejnego dnia, kiedy Dokkan? Już przed chwilą ci powiedziałem, 23, właśnie dzisiaj, właśnie w dniu, w którym po ponad miesiącu w końcu na globalnej wersji wyszło EZA, czyli Extreme Z Awakening legendarnego Gohana i legendarnego Cella. Oczywiście te karty już mają kilka lat. Pamiętam jeszcze tego streama, kiedy te karty wychodziły i ja robiłem samony, nawet zrobiłem piękne wejście, jak narysowałem sam tego Gohana, który tak po prostu czeka na walkę! Tak samo jak Boniek czekał na film z Dokkana, ale dzisiaj nie będziemy się zajmować tymi kartami. Może w przyszłości sobie zrobimy jakiś, powiedzmy, showcase, teścik mały przeprowadzimy, ze względu na to, że mam przyjemność obie te karty mieć, znaczy przyjemność. Wtedy to nie była przyjemność, teraz to już jest przyjemność mieć te karty na 100%. Swoją drogą, ostatnio, w sumie chyba wczoraj nawet, wyszedł update, w którym można co prawda wymieniać w końcu te zielone, te morskie, powiedzmy, coiny, karnawałowe coiny na karty, ale bardzo mi się nie podoba to, że ukryty potencjał przenieśli do zakładki obok. I ja ostatnio, wczoraj w sumie, sprawdzałem potencjał swojej karty, bo myślałem, że mam ją na 100%, nieważne jaka to karta, tam jakaś, jakiś tam stary Goku. I patrzę, zawsze to było tutaj. A jak się nic nie wyświetla, to znaczy, że ta karta nie miała ukrytego potencjału w ogóle odblokowanego. Ja myślę sobie, wydawało mi się, że miałem go na 100%. Albo przynajmniej tam na 90%, bo chciałem tam mu dokończyć do 100%. I mówię, nie no, coś się nie zgadza. I potem przesunąłem dalej, patrzę, okej, po prostu tutaj to pozmieniali. Po co to zmieniać? To jest aż takie ważne. No rozumiem, że teraz jest fajnie posortowane pasywny, aktywny skill. Tutaj jest pokazana jakby budowa, jeśli chodzi o ukryty potencjał i skill orby. Tagi i linki są tutaj, no ale okej, trudno. Jeśli chodzi o tę część update'u, to podejrzewam, że ponarzekam, ale potem się przyzwyczaję. Mimo wszystko to nie była rzecz, na którą jakoś szczególnie narzekałem do tej pory. Jeśli chodzi o mój poziom, to specjalnie nie wykorzystywałem staminy, żeby mieć 57. Dzisiaj się rano obudziłem, pomyślałem, o, 57. Nawet 7,57. Najpierw nagram film, a potem będę sobie levelował. Tak czy siak, mała aktualizacja odnośnie poziomu mocy. Dodałem sobie tutaj specjalny tytuł. Wiecie co? Nie jestem zadowolony z tego, że ten tytuł jest aż dla top 10 tysięcy. Kiedy ja byłem w 5000, czy tam blisko 5000. Można to jeszcze sprawdzić? Ostatnio wam pokazywałem. Tak czy siak, no trudno. To tylko tytuł, ale biorąc pod uwagę w sumie, że teraz na Japonii, podczas w sumie rocznicy wyszły kolejne Mistrzostwa Świata. Tego co tak obserwuję, to na japońskiej wersji jest teraz rocznica 8 gry. Na globalnej wersji będzie ona w lipcu. Średnio mi się to podoba, karty mi się średnio podobają, średnio mi się podoba ilość eventów i fakt, że wrzucili jeszcze do środka Mistrzostwa Świata. To jest trochę żenujące. Tak czy siak, mogliście zauważyć, że jeśli jesteście spostrzegawczy, że jakiś czas temu miałem więcej DS-ów. Tak się składa, że muszę się wam z czegoś wyspowiadać. Zrobiłem samony. A po prostu zrobiłem samony. Zrobiłem samony na banerze, na którym, szczerze mówiąc, nie miałem zamiaru robić wcześniej samonów, ale stwierdziłem, że kurczę, ten Goku nie jest taki zły. On nie będzie się pojawiał na globalnej wersji przez wiele miesięcy. Tak czy siak będę musiał zrobić kilkadziesiąt kolejnych samonów, żeby uzbierać tutaj 500 coinów i móc wymienić je na jakąś legendarkę. Także w sumie nie szkodzi, jak zrobię sobie samony. I zrobiłem 10 samonów. I trafiłem co prawda 7 legendarek, ale żadną z nich nie był ten Goku. Praktycznie rzecz biorąc, trafiłem wszystkie karty na banerze oprócz tego Goku. Jak trafiłem tego Piccolo, to przestałem samonować. Ucieszyłem się z tego Piccolo bardziej niż z tych 7 legendarek, bo to jest świetna karta, której do tej pory nie miałem. Nawet zrobiłem screena, bo wiedziałem, że będę chciał to pokazać. Tak, Goku Black, Gohan i Trunks, dalej, ten Gohan z filmu z Bojackiem, Omen Goku, Vegeta z Namek, a jeszcze Vegeta z ostatniej rocznicy, Piccolo, najważniejsza karta i Mighty Mask, jest! To w sumie 7? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. 7 legendarek na 10 samonów, nie jest to zły wynik, tak czy siak, moi drodzy. Oprócz tego, że dzisiaj będziemy się zajmować Chain Battle, ponieważ jak wiecie, Chain Battle to jest zawsze rzecz, którą ja muszę pokazać na swoim kanale, bo to jest content, najlepszy content, praktycznie biorąc pod uwagę Mistrzostwa Świata, to Chain Battle jest drugim najlepszym trybem w tej grze. Oczywiście żartuję. Dobrze wiecie, że ten tryb jest dość niesprawiedliwy, ale dzisiaj w ogóle nie wiem z kim walczymy. Z Hachijakiem, z Warzywiatorem, którego ostatnio wrzucałem do rankingów odcinków specjalnych. Chyba nawet tutaj już sobie zrobiłem jakiś czas temu ten, jak to się nazywa, tag, w którym mam te karty wrzucone, bo pamiętam, że coś tam
coś tam robiłem. To chyba ta. To chyba o to chodzi, prawda? Zobaczymy sobie w sumie, jakie tutaj karty są boostowane. Super Saiyanie, Bond of Parent and Child i Giant Ape Power. Tak, pamiętam, że to robiłem. Także w sumie chyba te karty, które tutaj mam, będę wrzucał, ale najpierw widzę, że muszę je po prostu cofnąć, także miałem je niecofnięte. Co prawda tutaj niektóre mają tylko pierwszy poziom super ataku, ale no wybaczcie mi, raczej nie będę ich tutaj specjalnie na to Chain Battle levelował. Akurat ten Goku jest zrobiony. Jego w sumie chyba robiłem nawet na to Chain Battle, albo innego niebieskiego Goku. Pamiętam, że wrzucałem te karty jakiś czas temu, ale ich jeszcze nie wszystkie je ulepszyłem. Także, jeśli chodzi o karty super, tutaj są trzy kategorie jak zwykle, które są boostowane, czyli Super Saiyanie, więź rodzica i dziecka i moc wielkiej małpy. No, możemy się domyślić, że Super Saiyanie i więź rodzica i dziecka to są kategorie, w których najwięcej będzie Goku, ewentualnie jakiegoś Gohana i tak dalej. Jeśli chodzi o kartę Extreme, to tutaj widzimy, że są Saiyanie, albo Vegeta z Saiyan Sagi, albo Nappa, albo Raditz, który się transformuje wielką małpę, tak samo jak Turles, który oczywiście się w wielką małpę, zresztą tak samo jak Raditz, nie transformowali w żadnym anime, w żadnym filmie. No ale tak czy siak tutaj są w wielkiej małpie, także przynajmniej ta jedna kategoria się zgadza. Tutaj widzę, że niektóre karty się nie świecą na czerwono. W sumie zrobimy sobie tak, że zacznę od tych kart, które mam na Rainbow. I wiecie co? Mógłbym tutaj mu podwyższyć poziom super ataku, co umożliwiłoby mu włączenie większej ilości ukrytego potencjału. Ale tak jak mówię, nie używam na co dzień tej karty. Kajów mam sporo, ale szkoda mi na kartę, której i tak nie będę używał. W przypadku tego Gohana jest podobnie. Tutaj nawet w przypadku tego Goku nie mam żadnych innych duplikatów, także trudno. Po prostu wrzucam te karty i wrzucam te trzy pozostałe, które mają wysokie statystyki i są przynajmniej w dwóch kategoriach. Ewentualnie potem sobie może zobaczę, jakich supportersów używają inni i delikatnie zmieni ten skład, ale póki co wygląda na to, że to chyba będzie najlepsza opcja. Jeśli chodzi o kartę Extreme, to tak jak mówiłem i tak jak zresztą wam pokazałem wcześniej, Vegeta z Saiyan Sagi, jest w sumie jeszcze Raditz i Nappa, którego i tak będę musiał zaraz odmienić, ale to zrobię już, jak wrzucę te karty z powrotem. Jest i Turles. Majin Vegeta też jest w sumie boostowany, tych dwóch Extreme Veget też jest boostowanych, więc wrzucam w sumie pozostałych dwóch Veget Majin. Mógłbym w sumie zamiast tego Vegety wrzucić tego czerwonego, bo ma wyższe statystyki. Tak jak mówię, może potem to zmienię, nie jestem do końca pewien, czy to, który Vegeta jest lepszy. Tutaj sobie po prostu będę musiał... Aha, to jest Nappa, który nie ma! To jest Nappa, którego nie można cofnąć. Bo on nie ma do Kana, znaczy ma do Kana, ale tylko z wersji SR do wersji UR, a nie ma wersji TUR, czyli jego maksymalnym poziomem jest setny poziom, okej, okay. Czyli w sumie mam wszystko tutaj już zrobione na maksa. Zobaczmy, jak wyglądają wyniki ludzi. Jeśli chodzi o 100 milionów, to nie wiem, czy będzie problem, może być w sumie problem, chociaż 130 milionów najwyższe wyniki to nie jest aż tak odległy, to nie jest aż tak odległe. Wydaje mi się, że będę w stanie wbić 100 milionów. Ostatnio jakimś dziwnym cudem udało mi się wbić 115 milionów, co mnie wyrzuciło na pierwszy procent. W sumie to było pierwsze, jeśli dobrze pamiętam, Chain Battle, które skończyłem na pierwszym procencie. Zazwyczaj było tak, że czasem wskakiwałem na pierwszy procent, ale po kilku dniach z niego spadałem. A tam udało mi się dotrwać. Zobaczmy, jakich tutaj ludzie używają atakerów. Chociaż w sumie widziałem, że jest grafika, która pomaga z tym Chain Battle. W sumie ją znajdę. Okej, okay, pokażę wam teraz na ekranie grafikę, która jest przygotowana przez użytkownika MisaKak1 na Twitterze. Z tego, co kojarzę po tej szacie graficznej, to on zawsze przy okazji Chain Battle przygotowuje taką grafikę. To jest chyba Japończyk, bo tutaj większość jest po japońsku napisane. No ale generalnie chodzi o to, że mamy tutaj na górze w pasku najlepszych konektorów, oczywiście określonych tierami, czyli SS to jest najlepszy, S, potem A i tak dalej. Karty, które wrzucacie jako supportersów i na dole mamy najlepszych atakerów. Oczywiście, jeśli chodzi o Dokana, to on lubi robić tak, że karta, która jest nową kartą w Dokanie, po którą trzeba samonować, właśnie w następnym Chain Battle jest kartą najlepszą. Więc ten Goku, którego nie udało mi się trafić w 10 samonach, jest najlepszą kartą, ale to nie oznacza, że jest... Dyzia w ogóle miauczy. Co to się dzieje, Dyzia? Dyziątko, chcesz się pokazać do kamery? Dyzia! Dyzia akurat była w trakcie zabawy, także może być troszeczkę szalona. Co, Dyzia, powiesz? Dyzia, a ty samonowałaś po nowego Goku? Ucieka, 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 Dyziątko, ucieka! Poszło się bawić. Dobre. Jakie to jest szczęście, mieć takie piękne dyziątko w domu. Mała też jest piękna, okej? Ale mała jest bardziej spokojna. Chociaż została zaktywizowana bardzo przez Dyzię, ale nie będę teraz już zmieniał tematu. Okej, czyli z tego co widzę, to ludzie atakują tym Gohanem, który jest w sumie na tej grafice w tierze S, co by się zgadzało, jak ludzie nie mają Goku, jak nie mają dwóch legendarnych Goku, tych czerwonych, nowych, to atakują po prostu tym Gohanem albo innym Gohanem, no bo tak naprawdę konektor jest ważniejszy niż ataker.
Więc jeśli macie tego nowego czerwonego legendarnego Goku z filmu z Hachijakiem, to lepiej wrzucić go jako konektora, a nie jako atakera. Okej, okay, czyli jeśli chodzi o... mała przyszła. Także jeśli chodzi o atakera, to zrobię tak jak tutaj ludzie robią, ze względu na to, że w sumie też mam tego Gohana na 100% i w sumie nie mam tutaj orbów na niego nałożonych. No i mógłbym mu dać jeszcze orby, żeby więcej dżebnął, bo tutaj też ważne są statystyki, jeśli chodzi o... O, jest akcja niezła. Ganiają się po tunelach rozłożonych po ziemi. Srebrny orb nie daje żadnych statystyk, ale mogę mu wrzucić orba, który da mu statystyki i w sumie mogę mu wrzucić orba nawet tego, bo to jest orb, którego będę mógł później mu zdjąć, także nałożę mu tego orba. Ważne są statystyki też w przypadku atakera. Także tak tutaj sobie to zrobimy. I tym Goku też ewentualnie będę atakował, więc temu też dam jakieś fajne orby, żeby... O, ten akurat jest orb specjalnie dla tych, którzy mają w nazwie Goku, dla postaci, które mają w nazwie Goku. Tego też mu nałożę, bo to jest w sumie X-Skill Orb, czyli taki ze znakiem nieskończoności, którego można zdejmować, bo reszta tak nie działa. Jak nałożycie, to jest permanentnie nałożony, a jak chcecie go zdjąć, to on jest po prostu niszczony. I dam mu jeszcze może to, bo dam mu to HP 900, więc w sumie to też będzie fajny boost do statystyk. I okej, wracamy sobie do tego Chain Battle. Kurde, jestem ciekaw, czy uda mi się wbić te 100 milionów. Szczerze mówiąc, nie jestem tego tak pewien, bo ostatnio myślałem, że uda mi się wbić te 100 milionów, a się nie udało na filmie. Potem oczywiście to nadrobiłem i nawet przekroczyłem swoje oczekiwania, jeśli chodzi o wynik, ale tutaj te wyniki nie są aż takie duże. Bywają edycje Chain Battle, których ludzie wbijają po 170 milionów. Tutaj wygląda na to, że jest całkiem fajny zestaw, bo są karty, które są wszystkie praktycznie na 100%, wszystkie na 100%. Ale jeśli chodzi o czerwone światełko, to świecą też się wszystkie. Okej. Okay. Czy to jest tyle? Czy już nie muszę dalej szukać? Konektorzy. Zobaczmy, jak tam wygląda sprawa z linkami, ale wydaje mi się, że to nie jest jakiś tam najlepszy zestaw. Może oni się świecą na czerwono i są kartami Rainbow, ale nie wiem, czy uda mi się wbić z nimi 100 milionów, bo tutaj tak naprawdę chyba najlepiej szukać tego legendarnego Goku, którego właśnie tutaj ma Geralt Xbox. O, tego gościa wrzucił na 0%, to nie będę niestety cię Geralt brał, mimo tego, że jestem fanem Wiedźmina. O, ale może wezmę gościa jeden Tanman, bo nawet tego Goku ma na dwóch duplikatach. Teraz mnie to denerwuje. Zawsze trzeba było po prostu przesunąć raz, żeby zobaczyć ukryty potencjał. Teraz trzeba przesunąć dwa razy. Problemy pierwszego świata. Muszę dwa razy sunąć kciukiem, żeby to zrobić. No ale jestem przyzwyczajony, także zostanę sobie chyba przy tym Goku, bo jego mam na Rainbow. Co prawda ten też się świeci na czerwono, ale tutaj mam go tylko na 41%. Także gdzie jest ten Tanman? Tutaj. Zrobimy sobie pierwsze... A nie, chwila. Jak zmieniłem teraz na Tanmana, to mogę wrzucić tego Goku, który jest w sumie wysoko na liście. Ale ja mam tylko na 55% go. 37 podobieństw, 33, 41, 26. A jakbym wziął Klaudiusza, którego pozdrawiam serdecznie, a jakbym wziął na przykład zestaw Klaudiusza, który też ma tutaj wszystkie karty oprócz tej na 100%. Ej, Klaudiusz, coś ci się tutaj pomyliło. Dobra, jednak nie. Okej, dobra, wezmę sobie ten zestaw. Wezmę sobie zestaw gościa, który nazywa się Kontra. A jeśli chodzi o kartę Extreme, to tutaj wydaje mi się, że nie będzie wielkiej filozofii, ponieważ w większości są to Wegety i jeśli chodzi o konektorów, to na tej grafice widzę, że w sumie najlepszymi wyborami są albo Wegety z Saiyan Sagi, albo Raditz, albo Turles, wielkie małpy. Ale może najpierw spróbuję wziąć sobie ten zestaw, ponieważ są tutaj wszystkie karty, które się świecą na czerwono. Wezmę sobie tego Wegetę, który powinien być najlepszym konektorem, w sumie jest chyba najlepszym konektorem. I zrobimy sobie takie próbne podejście. Jeśli chodzi o ilość kategorii podobnych, to więcej jest w drużynie, w sensie w zestawie z kart super, także po przejściu do tego ostatniego etapu będę sobie po prostu szukał jakichś trzech podobieństw właśnie z zestawu kart super. Ja już sobie wyłączę ten podgląd, w sensie te ściągę, jeśli chodzi o karty, które się przydają, a które się nie przydają. Tutaj zobaczymy, jaki będziemy mieli zestaw. Oczywiście ja sobie zrobię małego cheata, żeby mieć więcej czasu na zerknięcie. Kim będę bił Warzywiatora? I z tego co widzę, to chyba zestaw z trzema Goku w Super Saiyanie jest najlepszym wyborem, bo jeśli chodzi o kartę Extreme, to mam Vegetę, Majin Vegetę, Raditza, Nappę. W przypadku kart super mam 3 razy Goku i Gohana, także po prostu biorę 3 razy Goku. I zobaczymy, czy uda mi się wbić 100 milionów! Mała, jak myślisz, uda się? Dawaj, chodź, patrzymy. Patrzymy, czy uda się wbić 100 milionów, mała. Mała, trzymaj za mnie kciuki. Wiem, że masz kciuki, bo ci czasem trzeba obcinać pazurki. Uwaga! Mała, źle trzymałaś kciuki. Mała, czemu nie trzymałaś kciuków? Ojejku, nie udało się. To może ty spróbujesz na swoim telefonie? Nie, mała nie ma telefonu.
Chociaż tak naprawdę w przełożeniu na wiek ludzki to mała jest już po 40. Tak czy siak, no kurczę. 93 miliony, ale przynajmniej wiem mniej więcej... Okej, okay, tutaj jest troszeczkę nagród, ale nie satysfakcjonuje mnie to za bardzo. Przynajmniej wiem, że lepiej chyba szukać zestawu, w którym będzie ten legendarny Goku. O my god, 14%! Będzie trzeba to poprawić. Tak być nie będzie. Mam jeszcze tutaj na tej ściądze, pamiętam przynajmniej, że można było użyć jeszcze jednego fajnego konektora, którym był ten Gok? Zastanę w sumie przy tym jednym Tanmanie, bo on ma tego Goku. Nie ma tutaj w sumie innych opcji, które by jakoś szczególnie mi się podobały, bo chyba najlepszym po prostu wyborem jest branie kart, które się świecą na czerwono. Chociaż z tego co widzę, to kartą, która jest wysoko w tym rankingu, jest ta karta, jeśli chodzi o te karty, które warto wybierać. Tylko że ona się nie świeci na czerwono, chociaż w sumie ona ma chyba wszystkie trzy kategorie, prawda? Giant Ape Power, Super Saiyans... Bond of Parenting, o właśnie, to jest też karta, którą może warto wrzucić sobie do drużyny, mimo tego, że nie świeci się ona na czerwono. No ale dobra, zobaczymy sobie zestaw tego Tanmana. Jeśli chodzi o kartę Extreme, to chyba bardziej będę się kierował ku kartom z Saiyan Sagi. Tych Super Saiyan Vegeta raczej będę unikał, znaczy z Saiyan Sagi, no oczywiście ani Nappa, ani Raditz, ani Turles nie byli małpami, a Turlesa w ogóle w Saiyan Sadze nie było, ale wiadomo o co chodzi, o małpy. O, Zaru. Średnio podobają mi się te zestawy, ale spróbuję w sumie wziąć oba zestawy jeden Tanmana, bo tutaj jeden Tanman ma tak, legendarnego Vegetę z jednym duplikatem, Vegetę z Saiyan Sagi, który ma 100% ukrytego potencjału i tutaj tak, Majin Vegeta, Vegeta i Vegeta, więc w sumie są same Vegety, dużo kart będzie z rodziny Vegety. Postaram się zobaczyć, jak tutaj wygląda sprawa z linkami. 42, 24, a jakbym na przykład wrzucił tego, o nie, jest gorzej. A tutaj 40, 27, on ma wyższe statystyki? Może i ma wyższe statystyki, ale ta karta świeci się na czerwono, także spróbujmy sobie zrobić to w taki sposób. Nie jestem pewien, czy to będzie lepsze rozwiązanie, niż jakbym miał szukać kart Saiyan Sagi. Podejrzewam, że nie. Jeśli miałbym wierzyć temu tutaj, tej ściądze, którą wam pokazałem, to jest raczej gorsza opcja, żeby wybierać karty z Vegetami, Super Saiyanami i Majin Vegetami. Lepiej szukać właśnie Ozaru, ale no nie miałem innego wyboru, także spróbujemy sobie zrobić i tak, i tak. A jeśli chodzi o trzy karty, które mam tutaj wybrać, to w sumie... Średnio to widzę, bo mam, nie mam w sumie trzech postaci z tymi samymi formami i tych samych postaci, więc chyba wezmę Gohana, Gohana i Goku. Gohana, Gohana i Goku, mógłbym wziąć w sumie Trunksa, bo wszyscy by byli hybrydowymi Saiyanami, ale biorąc Goku, przynajmniej wszyscy są z jednej rodziny, prawda? Także nie sądzę, żeby to był wynik, który będzie lepszy niż tamten. W tamtym byłem, no nie pewien może, ale bardziej miałem nadzieję, że będzie to... Blisko 100 milionów, tutaj już widać, że po prostu lecę na oparach. Czyli wygląda na to, że po prostu w moim przypadku muszę to pierwsze podejście dnia zrobić bardzo dobre, bo konektor, którym jest legendarny zielony Vegeta z Saiyan Sagi, to jest jeden, jedyny konektor, którym ja tutaj powinienem walczyć. Także tutaj gościu bił 140 milionów. Jakimi kartami? Patrzcie tego gościa, patrzcie. On na atakerze ma tego Goku? I na konektorze ma tego Goku. I jeszcze jeśli chodzi o supportersów, to wziął gościa, który miał tego Goku na Rainbow, jeszcze jedną wersję na Rainbow, TUR, i jeszcze jedną na SSR. To jest niesamowite. Ludzie chyba wydają jakieś 5000 DS-ów na te banery. Ale okej. Okay. Jeśli chodzi o przyszłe banery, to są spekulacje, że na Saiyan Day, czyli 18 marca, to jest Saiyan Day, Saiyan, taka gra słowna, ma być ponoć coś w stylu Battle of Gods, jakiś tam God Goku, to są tylko spekulacje. Jestem ciekaw w ogóle, jak oceniacie tę nową mechanikę na Japonii, Standby Skill. Karta się zmienia na inną kartę, powiedzmy to trwa tam przez na przykład 5 tur. Fajna mechanika, mi się to podoba i uważam, że jest bardzo dużo potencjalnych kart, które mogłyby wyjść. Na przykład, według mnie najlepszym pomysłem to jest to, żeby był Goku w Super Saiyanie Blue, który ma standby skilla, który robi Genkidame i potem przemienia się w Goku w Ultra Instynkcie Omenie z turnieju mocy oczywiście. Piękna sprawa by to była, no ale tak czy siak nie udało się. Znowu się nie udało na filmie wbić 100 milionów, ale jestem wręcz pewien, bo zawsze tak to wygląda, że po kilku dniach udaje mi się wbić to 100 milionów, także życzę wam powodzenia, możecie się pochwalić swoimi wynikami, możecie się podzielić jakimiś wskazówkami, na przykład możecie mi pomóc, jeśli uważacie, że zrobiłem coś źle, bo tak naprawdę widzieliście, wszedłem dopiero w to Chain Battle pierwszy raz, także nie jestem do końca pewien, jakie zestawy są najlepsze, ale jeśli wy wiecie, to możecie mi powiedzieć. Ja w sumie powiedziałem wszystko to, co chciałem powiedzieć, także życzę wam miłego dnia, udanej końcówki weekendu i to tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć. I Diana.